Czy przemilczymy odcinek numer jeden, czy coś powiemy? Nie, właśnie uważam, że powinniśmy zachęcać wszystkich do oglądnięcia odcinka numer jeden z tego względu, żeby ludzie wiedzieli, żeby tego nie kupować, chyba że od 5 stycznia nie mieli nic słodkiego w ustach, jak Krzysztof. Tak, tak. To był przecudowny odcinek, gdzie wygląda jakby wyreżyserowany i Krzychu dostał zadanie na ucho, mów odwrotnie niż my, nie? No ale tak jest, jak się jest na diecie i już rozum szwankuje. Tak. Nowy, mały podformacik. Niesamowite rzeczy ze skrzyn, to niesamowite w dużym cudzysłowie, ale takie, których nie ma na co dzień w sklepach. Sztabuś się wybrał jako najbardziej oszczędny z nas, hajstał szajsem. Tak, no i przyniósł kilka toreb, próbujemy i mówimy wam, czy warto. Zaczynamy, może tak, nie wiem, no nie wiem, no od czegoś, co wygląda jak ciastka u babci, no po prostu, no. W tamtym odcinku mieliśmy z tej serii te takie... Babeczki, no i te babeczki. Ale te ciastka mają taki kształt, tak, i wygląd, jak te ciastka, które ja lubię. Tak. Czyli tak, powinny być takie kruche, troszeczkę jakby z ciastem francuskim, ale nie do końca. Tak, tak wyglądają. O kurde, sztaba. No, tak, no, takie, no wygląda spoko, nie? Wygląda, ale... bardzo spoko. I powiem ci tak. Uwaga, czy to chrupie, czy nie? O, to ma jabłko w środku. To ma w środku nadzienie. To ma w środku nadzienie. Czekaj, bo to chyba jest szarlotkiem. Pachnie jak ten z poprzedniego, ten napój chemiczny. Delikatnie. Trochę nawet za kalcem tobie, ale dobre. To są takie ciastka, gdzie po prostu ktoś z twojej rodziny zaczął piec ciastka, się postarał i mówi, że a spokojnie. I to powiedziałeś najlepiej jak mogłeś. Nie, lepiej. Twoja dojrzewająca córka pierwszy raz upiekła ciastka w życiu. I ty je próbujesz? I one nie są złe, tak, ale nie są fantastyczne, ale nie są wyjebane. Jak są goście, to mówisz, zjedźcie, Marzenka się starała. I sama zrobiła, nie? Tak. I wtedy wszyscy... A wujek to już w ogóle, o Jezu, tak, jakie pyszne. One są po prostu dobre, no to wszystko, no. Po tych wcześniejszych, one by były w topie. Ale one w tamtym odcinku, tak, tak, mogłyby tak ochodzić. Czyli, yeah, czyli to jest tak, jak mówią ci mówcy motywacyjni, to jest kwestia miejsca i otoczenia. Ciastka do jedzenia. Na tym ciastka do jedzenia. Na tym się kończy historia tych ciastek. Teraz będzie porównanie tych ciastek do drugich ciastek, też z tej firmy. Patisserie! To są takie patisserie. To są mini strup waffles. Strup waffles. Ze strupów? Chyba tak. One są podwójne, tak jakby sklejone, nie wiem czy widzicie. To są dwa wafelki sklejone w jeden i nie wiem czy... A to znaczy, że w środku coś jest. O Jezu, jest, one są gumowe. A, bo tu jest jakiś... W środku karmel pewnie. W środku jest mordoklejka. O co oni robią ze słodyczami? To jest sztuka. Oni zrobili słodycz, który znowu nie ma smaku. Jest nijaki, tylko mordoklej lekko. Szczerze wolałbym, żeby był za słodki, to mógłbym powiedzieć, że to jest dla ludzi, którzy mają problem z cukrem, ale to nie jest za słodkie. Ten odcinek to są najgorzej moje zużyte kalorie na lewo w historii. A pomyśl sobie, że jeszcze są najgorzej wydane pieniądze. Znaczy nie ten odcinek, no ja mówię, że to stamtąd. No Goli, próbuj. Niedobre. Nie smakują ci? W ogóle nie słodkie. Ty w ogóle nie? To jest dziwne. Jakby zjeść wyrobioną mąkę, a tam w środku niby jakaś krówka i gdzie ona? Jest napisane, o, wafle z nadzieniem karmelowym. No, ale gdzie wy macie karmel? Nie no. To chyba ty masz nadzieję, że są karmelowe. Z nadzieją karmelową. Dobra. No, następne ciastka. Te opakowanie wygląda jak w Biedronce, w dziale z chemią domową. Jak te takie worki, czy tak, Jan Niezbędny, tak, czy Mr. Masel. On mógłby, ty szczerze, on tu by mógł mieć szczotkę do kibla, cokolwiek. Sól do zmywarki, bo niebieskie sól tak do jest. Sól do zmywarki, ziom. Mini Stars. Co tutaj się dzieje? Każdy spokojnie. To są ciastka, oszą tak, na wagę po prostu, nie? O, ale kruche są, to trzeba przyznać. No szlak by was trafił, no to jest... biało-czekoladowe i to z podróbką białej czekolady, a biała czekolada sama w sobie jest podróbką, więc podrobiliście i tak podrabianą czekoladę. To jest jakiś myk. Oni do wszystkiego ładują białą czekoladę. To musi być turbo tanie, to musi być wyprzedaż jakiegoś kraju. Jakiś kraj sprajtował. Wyprzedaje cały cukier i tak, już. Tak, tak. Ciastko. No patrz, wyciągnij środek. Wyciągnij środek. Ciastko jest zajebiście chrupkie. Ale bez tej białej czekolady jest lepsze. Jest milion razy lepsze. Weźcie, wywalcie tą białą czekoladę ze wszystkiego. A, co?
Masz z białą czekoladą znowu. Dawaj, lecimy wszystko z białą czekoladą. To nie jest biała czekolada, to jest marcepan rurken. O Boże, już myślałem, że biała czekolada już nawet się... Ale będzie dobre. O nie. Jak zepsują marcepan. Nie da się zepsuć marcepana. To jest z marcepanu, a to jest jakiś myślubiś ten. Czyli myślisz, że całe będzie marcepanowe, a to... Nie dam rady. To ciasto w środku to jest to ciasto typu gąbka, czyli tak. Napompowane najtańsze tak. Ciasto, tak. Dodawane tylko po to, a żeby... A marcepan? To nie jest marcepan. A tu był marcepan? To jest... on chrupie w zębach jakbyś cukier jadł, nierozpuszczony taki nierozmieszany tak. Cukier. Zobacz, czy to jest marcepan. Jakbyście mi nie powiedzieli, to w nic nie, bo tak leciutko czuję, ale... No, masakra. Gdzie tu marcepan? No i to było nasze pytanie i mieliśmy nadzieję, że go znajdziesz. No posmak ma jakiś tam aromat migdałowy, ale to jest biszkopcik, czekoladka, pianka marshmallow i czekolada. To tak jakbyś jechał na wakacje, myślał o Chorwacji, a dojechał do Czech. Generalnie jest jakiś kraj, który produkuje słodycze, których sklepy nie kupują, ale oni i tak znaleźli sposób, żeby je sprzedawać. Ale to już nawet wygląda, stary, dobrze. No, to wygląda jak nie, to... białkiem posmarowane. Ja powiedziałem, że to ładnie wygląda. To widać, że to karmelowe i myślałem, że to będzie chrupało, a to jest gówno, nie? To marcepan, a w środku myślubisz. Tylko to opakowanie jest słabe, ale to jest... No ale... No dobra, no ty, to ale co, w czym ty brodzisz? Czy coś tam wybierasz? No nie wiem już, no mam dwa takie. O, gusto italiano. I hot jalapeno. Tak, dlatego dwa na raz wziąłem, żeby sobie porównać. Ale nie? Są takie, jak lubisz tam. Tak, karbowane, no to właśnie o to chodzi. Ale ładnie. Następne pytanie, czy można zepsuć chipsy karbowane? No niby można, ale dlaczego? Ale patrz za to komu, pytam, dlaczego? Te chipsy nie mają smaku. Mają taką... Ja czuję taką delikatną coś ziołowego, ale jaki to w ogóle smak? Ale chodzi o to, że są tak mocno doprawione... A, że niby smak pizzy, bo tu pizzę widzę. Mhm. One mają smak, ale po ilości spodziewałem się, że to będzie tak na języku, że aż coś... One ani nie są karbowane, ani zwykłe, one są pomiędzy, bo prawdziwe karbowane są jednak bardziej takie szastane. Ale jaja, sztaba, zaczynam tu widzieć w tym jakiś spisek, tak hot jalapeno. Będzie zepsute, sztaba. O, ale te już takie pod ręką są. Papryka słodka jest bardziej ostra niż ten hot jalapeno. Nie, jest trochę sztaba. Trochę jest. Karbowane crunch chipsy, jak je gryziesz, to się rozlatują. A w sensie rozlatują się, bo chrupią tak. Tak, mocno. A one są tak chrupiące nadal, ale takie bardziej wyschnięte niż chrupiące. Przynajmniej jak gdyby nie czuję tutaj zbyt dużej ilości oleju, bo w tanich chipsach czuć ten olej, a tutaj spoko. Jeżeli to są dużo tańsze chipsy od normalnych, to do trzeciego piwa okej. Okay. To są chipsy, które po prostu stawiasz i jest druga w nocy i tak ludzie je zjedzą. Ja pierdziu, no aż mi ręka nie chce wziąć następnego produktu, no nie wiem, no i co, no i wyciągam teraz balisto, tak? I problem jest taki, że już tak dużo produktów zjedliśmy, że ja już z góry to hejtuję. Ale nie wiem dlaczego, ja tego nawet nie otworzyłem. Tylko pamiętajcie, że jak sztaba ma coś do jedzenia, to musi być naprawdę niezdrowa relacja, nie? Biała czekolada, polewa czarną. Mam do Ciebie pytanie. Wolałbyś zjeść tego batona, czy dwie kostki chociażby Milki, po prostu mlecznej? Ale nie no, powiem batony, no to wolałbym zjeść sobie na przykład, nie wiem, jakiegoś najtańszego. Ostatnio jadłem jakieś wafelki Zośki albo coś. No. Szczerze, to lepiej smakowało niż to, no. To właśnie biszkopt czekoladowy, herbatniki. Tutaj. Ale takie batonopodobne z biszkoptem i herbatnikami są i też są dobre, ale gdyby to jest zwykłe. Zauważyłeś, że te wszystkie słodycze właśnie są oparte na tych sztucznych ciastkach, herbatnikach, biszkoptach i tony cukru. Nie bez powodu tego nie ma w polskich sklepach. Nie chcę obrażać, bo może być osoba, która po prostu kocha te produkty z Action, okej. Okay. To jest taki baton, który jak byłby w tej maszynie wendingowej, to byście go kupili tylko dlatego, bo nie ma innych, bo albo się zablokowało. No nie, no to w maszynie wendingowej taki by nie mógł być. No wiem, jeszcze jest do tego za mały, kurwa, no nic nie pasuje. No, nic mi tu nie wychodzi. Daj, błagam się, daj jedną dobrą rzecz, bo naprawdę powiedzą, że jesteśmy nienormalni. Mam coś, co z wyglądu wygląda na niesłodkie. Z wyglądu wygląda na niesłodkie. O. Opłatki dla dzieci w formie
Słodyczy. Nowoczesne. No, to jest UFO opłatkowe. Ale to będzie syf, szaba. Nie. Powiedzą, że się czepiamy. Przysięgam. To się nie powinno wydarzyć, tak? Tego nie powinno się wydarzyć. Bo to jest do zabawy i do jedzenia, no. Nie, no. O nie. Zgadnij, co jest w środku. Powietrze. Cukier. Orężatka kwaśna. Tak. Ale to jest przynajmniej jakieś inne, coś nowego, zaskakującego. Aha. Ja żebym się z czymś takim nie spotkał. Tak. Masz rację, z kategorii jadłeś, nie jadłeś. Tak, z kategorii jadłeś, nie jadłeś, to ty możecie zabłysnąć. Nie gryź, poczekaj, aż się roztopi. Ale co się roztopi? Ale co to jest? Wafel? To nie wafel, nie nazywam tego wafel, to jest opłatek. Opłatek? Ty, ale ja przepraszam. Co? W moim nie było. Dlatego ty mówiłeś, że jest powietrze. Nie w każdym jest. No jeszcze tak robicie? Tak. Ale patrz, jak to wysypiesz, tak? Czekaj, to ma różne smaki chyba. Ale jak to wysypiesz do miseczki, tak? To jest taki fajny konwersyczny startek. Patrz, ktoś się spyta, co to jest. Wyobrażasz sobie, że to siedzisz w domu wieczorem i to jesz? Kupujesz tą paczkę i idziesz, wracasz do domu. No też. Właśnie, bo to, że siedzę wieczorem i to jem, to sobie wyobrażam. Ale nie wyobrażam sobie, że idę i to kupuję i jem. Teraz. Esencjonalne soczki. Napoje w esencji. Nie, złe słowa użyłem, nie w esencji. Jak to się nazywa? To jest sugar free, ty, to jest bez cukru. Popatrz, jak zdrowo. Spray wypełniony płynem o smaku arbuzowym. Co oni mają do tego arbuza? A ja truskawkowym. I co tu się robi? Czekaj, nie, no chyba tutaj. Nie, to do twarzy się psika. Ty, jak pachnie. Jak pachnie, pachnie chemią. Ja myślałem, że to będzie taka ostra esencja. No też myślałem. Ja myślałem, że to będzie taki wyciągnięty, że to ryj będzie wypalało. Tak! Że to będzie... Że trzeba w 2 litrach wody rozpuścić. Tak, że będzie challenge'owe. Ale patrz, ja sobie nawet wodę przygotowałem, żeby to rozpuścić. To w ogóle smakuje odświeżaczem do kibla. Zielone jabłuszko. Ale o co tu chodzi? To po prostu się psika do buzi? To na sobie czego? Tak. No, ty, znaczy tak... Aha, tam się słodycze już kończyły, nie? Rozpylać wyłącznie do ust, nie rozpylać w oczy. Zalecany nadzór osoby dorosłej. Mamo, mamo, mogę się napić? Czekaj. Dobra, teraz obserwuję cię. Nadzór. No i stałeś. Będzie do kibelka. Na szklankach? Tak. Truskawkowy. Tego, to kurwa woda jest! Tego się nie spodziewałem! Nie, nie ma opcji, Andrzej! Jaka truskawka, Andrzej! Uwaga, kuźwa, co zielone ja mam? Jabłko. Ja mam zielone jabłko. Ja pierdolę. To wszystko jest to samo, ja. Ty, ale patrzcie, opierdzieli nam pół szkoleczki wody z 7 złotych. Ty, to tak o, trzeba pić łukami, dopiero ma to smak. No dobra, no tu już jest kwaśne, nie? No dobra, ale wiesz, że na jednego hasta wziąłeś pół opakowania. Wiem, wydałem hajs. Ale czaisz, trafić do Baba Jagi, gdzie wiesz, że zginiesz, ale przynajmniej zdążysz się nażyć dobrych słodyczy i trafiasz do Baba Jagi z Action. To jest najgorsze połączenie, kuźwa, nie? Tu już w ogóle trzeba mieć cholernego pecha. Tak, trafić do Baba Jagi z Action. Ja bym się sam wrócił do pieca. Ty tam jeszcze masz? Nie no, tu już pusto. Całe szczęście. To jest koniec? Jak tu coś wybrać? Co mówiłem na początku, że te ciastka będą miały szansę, jak reszta będzie słaba? Ty, ci powiem, że one przy całej swojej, za przeproszeniem, chłopatości się tutaj wyróżniają. Bo nie są słodyczami, są tym wypiekiem. Tak, to je ratuje. Bo jakby z tego chcieli zrobić jakiś słodycz, to by na bank to zepsuli. Co, jeżeli one zostały wprowadzone do produkcji, bo jeszcze Action nie zdążyło ich zepsuć? To się smakało. Straszny syf. Wiesz co jeszcze? Wiesz co? Po prostu chipsy, bo to są tanie chipsy. Nie są dobre. Ale je mógłbym wziąć, jakby były 2 razy tańsze. Bardzo nam przykro i bardzo nam smutno. Jedliśmy, myślę, wydaje, że produkty z pewnie 60 lub 70 krajów na świecie. I zawsze jesteśmy z wami uczciwi i zawsze mówimy, jak coś jest dobre, to dobre. Albo jak coś jest złe, to złe. Jeżeli na przykład coś jest niezbyt dobre, ale mega zaskakujące, to też o tym mówimy. Albo... Ale tu... Ale też często jest tak, że sztabie smakuje, a mi nie smakuje, tak, że coś się wspieramy i tak dalej. A to... Koniec. Ja mam dosyć sztaba. Najgorsze jest to, że patrzę tutaj i myślę, co by tu
tutaj wziąć do domu i nic nie chcę wziąć do domu. To jest straszne, no jeszcze to ciastko bym wziął. To jest najlepsze podsumowanie odcinka. Za darmo! Jeżeli sztaba za darmo nie bierze nic do domu, to coś musiało pójść grubo nie coś, tak. Coś. Kochani, nie przedłużamy. Widzimy się jeszcze w trzecim i czwartym, a później robimy walki dziwnych słodyczy z dziwnych marketów.